Cześć, ja jestem Anton i mam dla Was dzisiaj garść porad na nadchodzące CVC. Zacznijmy od tego, co można zrobić dzień przed CVC. Przede wszystkim należy ustawić jakąś kiepską obronę dla areny klasycznej i tak samo na takteam arenie. Dzięki temu będziecie częściej spotykać się z równie słabymi obronami i będziecie zdobywać łatwe punkty, a punktów na arenie jest całkiem. Sporo. Druga rzecz to klan boss. I tutaj najlepiej dzień wcześniej zrobić wszystkie poziomy, które robicie. Jeśli macie jakieś zapasowe klucze na skrzynce pocztowej, to też je użyjcie. Odbierając nagrody, dostaniecie sporo punktów. Odbierzcie też jak najpóźniej tylko się da wszystkie refile, które dostaliście za wykonanie questów dziennych i zaawansowanych. Przydadzą Wam się. Do farmienia areny. Możecie też zaoszczędzić trochę energii poprzedniego dnia, żeby mieć jej więcej na dzień, w którym jest CVC. Zwróćcie uwagę na moment startu CVC. Nie zaczynajcie farmić wszystkiego zanim wystartuje CVC. Zwłaszcza dotyczy to Faction Wars, za które jest bardzo dużo punktów. Upewnijcie się, że CVC wystartowało i dopiero zaczynajcie farmienie. Jeśli jesteśmy już przy Faction Wars, to farmimy poziom 21. Zabicie bossa daje dwukrotnie więcej punktów niż za stage 20. Kiedy już CVC wystartuje, upewnijcie się, jakie obszary gry mają podwójną punktację. Ta informacja jest dostępna dopiero po starcie, także dzień wcześniej nie można tego sprawdzić. Bardzo dobrym źródłem punktów są książki. CVC to jest świetny moment na to, żeby wyksiążkować wszystkich swoich czempionów. Ascendowanie również przynosi całkiem sporo punktów. I w zasadzie te dwie rzeczy powinniście robić tylko w czasie CVC, żeby zmaksymalizować swoje punkty. Zdobywanie dusz też daje trochę punktów, ale ze względu na to, jak mamy mało dusz do zdobycia, nie jest to jakieś warte uwagi źródło punktów. Natomiast Upgrade Great Hall oferuje całkiem sporo do zdobycia, dlatego wszystkie medale, które zdobywacie na klasycznej arenie, powinniście użyć do upgradu Great Hall właśnie w czasie CVC. Niestety punktów nie ma za upgradeowanie Aria Bonuses, ale być może kiedyś plarium to zmieni. Doskonałym źródłem punktów są Dungeony, a konkretnie Spider. Dlatego, że daje bardzo dużo punktów, jest szybki, a oprócz tego farmicie całą masę srebra. Pamiętajcie tylko, żeby nie używać Super Rates, dlatego że nie dostaniecie podwójnej liczby punktów, aczkolwiek Plarium zapowiedziało już zmianę tego w nadchodzącym patchu, także ta porada niedługo przestanie być aktualna. Dodatkowo, jeśli CVC pokrywa się z jakimś turniejem, tak jak ma to miejsce teraz, kiedy mamy Fire Knighta, to oczywistym wyborem jest farmienie właśnie tego dungeonu. Jeśli chodzi o inne dungeony, takie jak Iron Twins, ja osobiście robię go codziennie, ale nie jest to jakieś znaczące źródło punktów CVC. Sand Devil i Phantom Shogun, te dungeony polecam farmić tylko wtedy, kiedy jest dla podwójna liczba punktów. Bardzo dobrym i szybkim źródłem punktów jest natomiast Forge. Tutaj zużywając zasoby na tworzenie sprzętu, Dostajemy masę punktów CVC i przy okazji zarabiamy tonę srebra. Wracając jeszcze na chwilę do PVP, to w czasie CVC można rozważyć dokupienie refili za dżemę. Samo używanie dżemów również daje punkty, a refile pozwolą nam stoczyć więcej walk i tym samym zdobyć większej ilości punktów. Upgradeowanie czempionów jest również źródłem całkiem sporej ilości punktów. Także warto to robić w czasie CVC, zwłaszcza kiedy tak jak teraz mamy champion training tournament, gdzie dodatkowo dostajemy punkty za książkowanie czempionów, co doskonale się jedno z drugim łączy. Punkty mamy również za ascendowanie czempionów, za zwiększanie ich rangi. Także tawerna jest miejscem, gdzie zdobędziecie bardzo dużo punktów. Pamiętajcie tylko, żeby podlewelować kurczaki zanim je spalicie. Ja leveluję 3-gwiazdkowe i 4-gwiazdkowe do poziomu 21, a 5-gwiazdkowe do 25. Upgrade artefaktów jest dobrym źródłem punktów, zwłaszcza glify, które nawet jeśli nie wejdą, i tak przynoszą nam punkty. Oczywiście im wyższy poziom glifa, tym więcej tych punktów. Może trochę szkoda upgrade'ować artefaktów do poziomu 16, jeśli nie ma akurat w tym czasie Artifact Enhancement, ale możecie je podlewelować np. do 12 poziomu i tak zostawić, to daje 260 punktów dla artefaktów i 390 dla akcesoriów. Niedługo na moim kanale pojawi się poradnik, w którym pokażę Wam, jak możecie oszczędzić masę srebra, także zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, żeby wam to nie umknęło. Otwieranie szardów to dla mnie osobiście ostateczność, chociaż plarium kusi nas zwykle jakimś 10x albo progresywnymi szansami. W tym tygodniu są niesamowite, progresywne szanse na czempionów, naprawdę wartych uwagi. Wprawdzie dzisiaj nie wystartowało jeszcze CVC, ale jutro również czempioni w tej puli będą bardzo dobrzy. Dlatego jeśli akurat jesteście blisko Mercy, możecie spróbować szczęścia w kasynie. Dobrym źródłem punktów jest także odbieranie czempionów z fragmentu fuzji. Pamiętajcie tylko, że mogą się wam oni również przydać podczas Następnej fuzji do wymaksowania Champion Chase. I na koniec questy klanowe. Wprawdzie one same w sobie nie przynoszą dodatkowych punktów, ale można dopasować je do podwójnych punktów i dzięki temu upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Żeby się nie nudzić przed rozpoczęciem CVC, możecie na przykład zrobić Doom Tower. Złote i srebrne klucze nie przynoszą nam punktów na CVC. To wszystkie porady jakie mam dla Was. Dajcie znać w komentarzach, jak wy przygotowujecie się do CVC i powodzenia w zdobywaniu punktów dla waszych klanów i jak najlepszych personalnych nagród. Cześć!